Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dzień dobry, Tomek Bilecki przy mikrofonie. Dzisiaj będzie troszkę rodzinnie. Razem z moją małżonką Dorotą. Dzień dobry. Możliwe, że też dzieciątko nasze się tutaj czasami pojawi. Aktualnie półtororoczna Ola, ale no jakby w planach nie mamy. Ale zobaczymy, co będzie. Dzisiaj będzie o suszarce do prania. Suszarce firmy LG. Nie podaję modelu, bo przynajmniej w tym momencie, gdy nagrywamy podcast, to jest wrzesień 2021 roku. Wszystkie pralki LG podobno wyglądają tak samo, działają tak samo, znaczy no wyglądają bardzo podobnie, działają tak samo i jakby są tym samym modelem, ale no audycja, w nazwie audycji jest model, więc gdyby ktoś chciał koniecznie ten akurat model, który my kupiliśmy, no to będzie mógł sobie to sprawdzić w nazwie audycji. Natomiast, bo szczerze mówiąc nie pamiętamy dokładnie tego modelu, on jest dość skomplikowany, jak to bywa z urządzeniami AGD. Natomiast na początek, tak na sam początek, dla ludzi, którzy tylko chcą wiedzieć, czy ta suszarka jest dostępna dla nas i w jaki sposób, myślę, że można powiedzieć, że z aplikacją dostępna jest praktycznie w 100%. Ty chyba od niedawno, małżonko moja, coś tam ustawiałaś, coś, co było trochę skomplikowane, zdaje się. No, póki co średnio dostępne jest, znaczy z aplikacji jest to dostępne trochę dziwnie, ale to uruchomienie opóźnienie cykru chyba. Natomiast generalnie jest to dostępne, natomiast są przyciski dotykowe. Jest taka wstążka na pralce, która ma... jest taka wstążka na tym urządzeniu, która ma... składa się z kilku przycisków, natomiast one nie bardzo wiadomo, gdzie się zaczynają, gdzie się kończą, bo to jest po prostu jedna wstążka taka pozioma. Natomiast przycisk ten najważniejszy dla nas, czyli Smart, do sterowania z aplikacji, jest maksymalnie po prawej stronie, no i to jest najważniejszy przycisk. Natomiast dwa drugie takie najważniejsze przyciski, czyli włącznik generalny i start-stop, są zwykłe przyciski fizyczne, tak samo pokrętło od wyboru programów, no też jest pokrętłem zwykłym. Suszarka też wydaje różne dźwięki. Nawet udało nam się samemu tą suszarkę skonfigurować. Choć panowie, którzy nam montowali tę suszarkę, no troszkę nam powiedzieli, który przycisk jest który. Bo bez tego to byłby rzeczywiście jakiś problem. Ale udało się, choć nie bez problemów. Jeszcze po opisie samej suszarki i po tym, jak ją zaprezentujemy, opowiemy jeszcze, czym jest suszarka, bo no to jest takie urządzenie, które nie każdy mógł widzieć, nie każdy może wiedzieć, jak działa. Zwłaszcza, że możliwe, że mogliście się Państwo spotykać z suszarkami no może przemysłowymi, może takimi, które są instalowane gdzieś w budynkach, w akademikach, w internatach, i zwłaszcza te starsze modele działały trochę tak średnio, bo to była starsza technologia. Natomiast te, które można kupić teraz w sklepach, no to są urządzenia no zupełnie inne, działające dużo lepiej. Generalnie my chyba oboje, nie? Polecamy tak naprawdę suszarkę. Tak. Działa nam to. Nie mieliśmy jeszcze takiego problemu, że nam ubrania się zrobiły jakieś dziwne, nie wiem, zepsute. Nie, ale trzeba uważać. Ja mam trochę takich ubrań z, nie wiem, ze sznureczkami. Na koraliki to tam powiedzmy, że nie ma jakiegoś tam problemu, ale jakieś sznureczki, wszystko trzeba zawiązywać, zapinać. Potrafi na przykład, nie wiem, bluzę trochę rozpiąć. Na maksa mi się nigdy nie rozpięła, ale za to kiedyś mi się sznurek ze spodni wyjął, także no. No, da się. Trzeba no i na niektórych ubraniach są też, na metkach jest informacja, żeby ich nie suszyć. To lepiej ich nie suszyć, bo może być na przykład tak, że coś z kolorem może się stać, albo materiałem w szczególnych przypadkach. Więc na to trzeba uważać, ale jeżeli nie ma takich problemów, no to powinno być ok. No i bardzo ważna rzecz, tak jeszcze ogólnie a propos suszarek. Ubrania z suszarki należy najlepiej wyjąć od razu po wyłączeniu suszarki. Jeżeli to zrobimy chwilę później, no nic się nie stanie, ale jak to trochę tam poleży parę godzin, to się pogniecie. Jeżeli chcemy, żeby ubrania z suszarki były
fajne i niepognieciane, to trzeba je od razu wyjąć, złożyć i tam włożyć, powiedzmy, do szafy. No i skoro opisujemy LG, no to zacznijmy od suszarki LG, a potem jeszcze powiemy troszkę, chociaż może pewnie to wpleciemy przy okazji informacji na temat w ogóle suszarek. Bo generalnie suszarki LG są jednymi z droższych suszarek na rynku. Ta nasza kosztowała około 3000 zł za nią daliśmy. Są suszarki tańsze. Najtańszą, jaką widziałem, no, która była taką w cudzysłowie normalną suszarką, kosztowała, zdaje się, 1500 czy 1700. I to chyba najtańsza taka suszarka w tych marketach różnych, zwłaszcza internetowych, takich typu, nie wiem, jakieś Morele czy coś, jakieś tam Alto czy tam inne tego typu sklepy. I chyba podejrzewam, że też te sklepy typu jakieś Euro, Media Markt, nie wiem, czy jest jeszcze Euro, czy które to się likwidowało. Nieważne. Nie, Saturn się likwidował. Saturn się, no właśnie. Ale w tych marketach, no to tego typu ceny to są, zdaje się, najniższe ceny suszarek. Czym się te suszarki różnią nasze od takiej najtańszej? Właśnie to jest ciekawe, bo nie jest tych różnic dużo. Suszarki LG, nie trzeba w nich czyścić filtra. Znaczy nie filtra, tylko kondensatora. To jest taki element, który zbiera wilgoć. Chodzi o to, że jak suszy suszarka, to mniej więcej działa to tak, że jest bęben, tak jak w pracy, tylko że gładki. Nie ma tych dziurek, on nie jest porowany w żaden sposób, przynajmniej u nas. Te ubrania tam się przewracają. Jest tam dość ciepło, tam jeszcze gorące powietrze dmucha. Znaczy dość gorące, bo w tych starych suszarkach to powietrze miało do 90 paru stopni. W tych nowych no to nie powinno przekraczać 70, tam 60 chyba parę ma. Więc temperatury są niższe i teraz ten kondensator zbiera wilgoć, dużą część wilgoci, która się z tej suszarki wydobywa, dzięki czemu w łazience nie tworzy się sauna. Troszkę jest takie powietrze wilgotniejsze oczywiście po suszeniu, ale to nie jest tak, że się wchodzi do łazienki, nie ma czym oddychać i jest łaźnia parowa. To absolutnie tak nie ma i zasadniczo duża większość wody gromadzi się w takim zbiorniku, który u nas jest na górze. Ten zbiornik trzeba po każdym suszeniu, to znaczy albo się gromadzi w zbiorniku, albo można sobie suszarkę też podłączyć pod sieć wodociągową i sobie po prostu taka woda leci do kanalizacji. Natomiast my nie podłączaliśmy i u nas po prostu trzeba wyjąć zbiornik i wylać z niego wodę. Natomiast raczej nie ma takiej możliwości, żeby wylać tę wodę niechcący. Tak się zastanawiałem, czy ten zbiornik nie będzie właśnie miał ogromnej dziury i nie będzie problemu z tym, że jak przenoszę zbiornik do łazienki, czy ta woda mi się nie wyleje, zwłaszcza jak dziecko podejdzie pod nogi. Okazuje się, że nie, bo tam jest dziurka, która ma średnicy może 3 cm i przez tę dziurkę trzeba całą tę wodę wylać. Ona jest na górze też z tego całego zbiornika, więc nie ma z tym żadnego problemu. On jest w ogóle taki wąski, długi i płaski, ten zbiornik na wodę, tam się chyba 4 litry wody zmieści. No i suszarki u nas, przynajmniej z reguły w Polsce, mają 8 lub 9 kilo wsadu, czasem 7. My kupiliśmy 9, no bo mamy rodzinę całą z dwojgiem dzieci, więc przydałoby się czasem troszkę tego prania tam włożyć. Co jeszcze? No ma oczywiście obsługę aplikacją i aplikacja zarówno na Androida, na iOS-a, tego nie powiedzieliśmy, jest dostępna. I to naprawdę dobrze jest dostępna. Jedyny jakiś tam problem może być właśnie z tym opóźnionym startem, ale to też nie jest jakiś duży problem. No ale jakiś tam może być. Ja zaraz powiem, w czym jest problem. No ustawia się to specyficznie, ale da się ustawić. Ale chodzi o to, że ta suszarka, jak ją się po prostu uruchomi i się wejdzie w aplikację, to można suszarką sobie sterować, na przykład, nie wiem, pokrętłem zmieniam programy i telefon mi czyta, co ja właściwie zmieniam. Tak, i to pokażemy. Natomiast jeśli chodzi o to opóźnione suszenie, to nie mogę tego zrobić w ten sposób, bo mi jakby, no mój telefon nie czyta. Jedyne co, no to mogę naciskać sobie przycisk od tego opóźnionego suszenia, ale i tak mi telefon nie przeczyta w tej sytuacji akurat, czy to jest włączone, czy wyłączone. Jedynie no,
sobie najadę w opcjach, w suszarce, co ja tam mam poustawiane, to wtedy widzę, że to jest włączone albo wyłączone. Natomiast na przykład jak przekręcam pokrętło, to nic nie muszę w telefonie tam grzebać, tylko on mi sam czyta, co ja przestawiłam, tam jaki program, nie wiem, delikatne, czy co tam innego. Tak, bo w ogóle to jest... My wcześniej się chyba nie spotkaliśmy z takim urządzeniem, którym można sterować z poziomu urządzenia i aplikacja nam czyta to, co jest ustawione na urządzeniu. Po prostu aplikacja sama z siebie to czyta, bo w przypadku pralki, no to trzeba wejść w tryb smart i trzeba ustawiać wszystko z aplikacji. Tutaj można ustawiać wszystko z aplikacji, ale można nawet bez włączania trybu smart po prostu wejść do aplikacji, ale ustawiać wszystko z pralki, z paneru pralki, znaczy suszarki. I to jest bardzo, też bardzo fajny pomysł. Jeżeli chcę uruchomić to opóźnienie suszenia, no to już muszę z aplikacji robić wtedy. No też pokażemy później, bo na razie tam już coś się suszy, więc już no, nie. Aczkolwiek jeżeli ja ustawiam suszarkę, to ja raczej ustawiam suszarkę z... Jeżeli chcę ustawić inny program, no to ja akurat raczej ustawiam z aplikacji. A nie z panelu pralki. Ja sobie spokrętełeczkę. Ale tak jak mówiliśmy, sprawdziliśmy wersję i na Androida, na iOS-a działa wszystko tak, że niezależnie kto co ma, to może sobie tam tego używać. Jeszcze są jakieś różnice? Chyba nie. Po każdym suszeniu trzeba też oczyścić filtr suszarki, filtr kółaczków, bo tam rzeczywiście trochę się zbiera takiej waty, takiego czegoś. W naszym przypadku to jest filtr, który się składa z dwóch części. One są bardzo łatwo dostępne na froncie urządzenia, w zasadzie tuż po otwarciu drzwi jest taka kieszeń na dole jakby tego, czy przed tym bębnem, tuż, no, tam gdzie w pracy jest ta gumowa uszczelka mniej więcej. I ten filtr, jak mówię, składa się z dwóch części, po prostu trzeba wyjąć dwa takie filtry, jeden grubszy, drugi jakby z grubszych, drugi z cieńszych tych, takiego sitka czy czegoś. Oba trzeba otworzyć. W formie takich prostokątów jakby na górze mają no taką szczelinę, czy no taki otwór i po prostu je się otwiera jak książkę. I trzeba je umyć pod bieżącą wodą, zebrać te kłaczki najpierw, potem umyć pod bieżącą wodą, poczekać aż wyschną i można znowu suszyć. Zazwyczaj w suszarkach są 3 stopnie wysuszenia prania, do prasowania, to jasne, do szafy, też jasne, i ekstra suche, co na początku dla mnie nie do końca było jasne, bo niby czym się różni program ekstra suchy od do szafy. I okazuje się, że troszeczkę się różni, bo te ubrania do szafy, jak się je wkłada, to one nie są tak zupełnie ekstra suche, tylko one, trudno je nazwać wilgotnymi, ale one mają jeszcze odrobineczkę wody w sobie. Znaczy można je założyć, bo ja zakładałem takie ubrania. Nie wiem, czy dobrym pomysłem byłoby założenie takich ubrań w zimę, chociaż biorąc pod uwagę... Raczej tak. Myślę, że chociaż no w zimę mogło być na początku troszkę chłodniej. Ale myślę, że dało. No myślę, że dałoby radę. No w każdym razie one odrobineczkę mają jeszcze wody. Podejrzewam, że to właśnie chodzi o to, żeby to się tak nie pogniotło tak od razu. Bo wtedy można je włożyć właśnie do szafy i ten ostatni 1%, powiedzmy, czy 2% tej wilgoci, no to wysuszy się w szafie, ale tak jak mówiłem, właśnie przyszła nasza córeczka. Tak jak mówiłem, to nie oznacza, że to jest jakoś wilgotne. Ja już zakładałem takie rzeczy wprost z suszarki i naprawdę nie było z tym żadnego problemu. Jeszcze jest jedna ciekawostka. To pranie, takie suszarki. Tak, Ola. Bardzo pachnie płynem do płukania, więc jeżeli ktoś lubi taki zapach płynu, no to rzeczywiście takie pranie wyjęte z suszarki znacznie bardziej pachnie tym płynem niż takie pralki zdjęte z suszarki takiej klasycznej. Pranie, a co ja powiedziałem? Pralki. A, pranie. Tak, zdecydowanie pranie. Pachnie bardziej niż takie zdjęte z suszarki. Jak ktoś nie lubi, to nie wiem co. Może są jakieś neutralizatory tych zapachów. Albo nie wiem, może trzeba... Są zapachy do suszarki, więc można sobie zmienić. No właśnie. Ta suszarka LG ma też coś takiego, że można sobie pobrać z internetu dodatkowe programy suszenia. I to jest trochę dziwne, bo można naraz pobrać, znaczy mieć jakby w suszarce tylko jeden taki pobrany program. Tych programów jest 20 parę.
Bo tak w ogóle to suszarka ma tych programów chyba ze 6. Bawełna, jakiś, co tam jeszcze jest w ogóle, już nie pamiętam, jakieś połowa wsadu chyba, nie wiem czy jest pościel, czy pościel się właśnie pobiera. Na pewno można pobrać jedną rzecz, można pobrać program do butów, bo suszarka ma też taki kosz, do którego można włożyć albo buty, albo jakieś pluszaki jak się suszy, czy coś, czego nie można z różnych przyczyn przekręcać. Takie rzeczy właśnie wkłada się do kosza, kosz się instaluje w bębnie i wtedy ten bęben się nie kręci, nie rusza, tylko to się po prostu suszy tak bardziej statycznie. Jest specjalny program do pościeli, bo pościel jak się wsuszy w takim standardowym programie bawełna, to się potrafi nieźle zaplątać. Ty coś o tym zdaje się wiesz. Tak, ja to suszę ciągle różne rzeczy. Potrafi wyjść poszwa od kołdry w prześcieradło na przykład. No poza tak, tym ja... też zdarzało się, że jak suszyliśmy pościel w tym standardowym programie, czy kołdry, to te kołdry potrafiły być troszeczkę w pewnych miejscach nie do końca wysuszone. Jak suszyliśmy ubrania, to takie rzeczy nam się nie zdarzały, więc podejrzewam, że jeżeli jest program kołdry do pobrania i suszymy rzeczywiście kołdry, to lepiej to pobrać. Często spotykam się z takim czymś, no fajnie, że suszarka suszy i super to jest, tylko ja nie mam za bardzo miejsca, w którym mogę to postawić. Po pierwsze, suszarka nie wymaga doprowadzenia wody w ogóle. Więc można ją postawić, nie wiem, w pokoju, w kuchni, w przedpokoju, gdziekolwiek, byle mieć dostęp do prądu. Po drugie, bardzo częstą praktyką, z której my również skorzystaliśmy, jest postawienie suszarki na pralce. Tylko, że to wymaga odpowiedniego łącznika. Łączników jest dużo do kupienia różnych. Razem z suszarką przychodzi łącznik, ale to jest łącznik tylko do pralek LG, bo on, to jest tylko taki kawałeczek metalu i to się jakoś łączy z tą pralką LG, to stanowi jedną całość, to się fajnie łączy teoretycznie i to fajnie działa. No my nie mamy pralki LG, tylko pralkę Samsunga, o której też kiedyś podcast zrobiliśmy, zapraszamy do wysłuchania. Natomiast kupiliśmy łącznik marki, zdaje się, TK. To jest o tyle fajny łącznik, że nie trzeba wiercić dziur w pralce, bo niektóre łączniki tego wymagają. U nas się po prostu przykleja taką jakby taśmę dwustronną w kilku miejscach i potem przykleja się do tego łącznik, potem suszarkę do tego łącznika i jest jeszcze taki sznur, którym się to wszystko tak obwija dookoła, mniej więcej na środku. Taśma bardziej. I to też jakoś tam ma działać. No i ten łącznik ma jeszcze taką szufladę, stoliczek, nie wiem jak to nazwać. To się chyba nazywa normalnie szuflada, ale to jest taki bardziej, nie wiem, blat, półka stolik. Bardziej. Półka, o, to jest półka. I to się nazywa półka, dobrze. I na tej półce można sobie, nie wiem, położyć powiedzmy pranie takie, to, które się wysuszyło, nie wiem, złożone. Można sobie zrobić kilka kupek i na to sobie jakoś kłaść. I potem z tego do szafy, żeby nie latać z każdą rzeczą osobno, albo nie wiem, to trzymać na głowie, a to nie wiadomo gdzie, i żeby to jakoś. Więc my mamy postawioną suszarkę na pralce, co nam, no to spowodowało oczywiście to, że po pierwsze nie da się nic na pralce położyć, bo pralka 80 cm, suszarka 80, w sumie to wszystko ma 160 cm wysokości, więc trudno sobie tam położyć, nie wiem, kubek ze szczoteczką do zębów, ale no coś za coś. Chyba. Pierwsza konfiguracja. Tak. Pierwsza konfiguracja u nas troszkę tak nie najlepiej to wszystko zadziałało. To znaczy, żeby skonfigurować pralkę, potrzeba oczywiście Wi-Fi, bo pralka się łączy Wi-Fi, przez Wi-Fi. Przy czym też w instrukcji napisane jest, że obsługuje z nieznanych mi przyczyn. To się zresztą chyba zdarza nieraz w tych urządzeniach AGD, że obsługują tylko Wi-Fi 2.4 GHz. Nie obsługują z jakichś przyczyn Wi-Fi 5 GHz. Co jest dziwne, ale co się zdarza. Żeby skonfigurować, potrzeba dwóch przycisków. Pierwszy to jest ten Smart Control i drugi, który jest tuż obok niego, po lewej stronie, który nie pamiętam do czego służy normalnie, ale przytrzymany dłużej służy do włączania i wyłączania Wi-Fi, czy w zasadzie do zmiany trybu Wi-Fi. Ponieważ suszarka może się... Słucham? Tamten pierwszy jest bez zagnieceń. A, bez zagnieceń. Dłużej przytrzyma, to się wtedy smart włączy. A, dobra, czyli ten smart control to jest
przycisk bez zagnieceń, a ten do suszenia to jest jakiś inny. Ale to jest tuż obok, nieco po lewej stronie. Ten do konfiguracji. Ten do konfiguracji pierwszy, czy w zasadzie do włączenia Wi-Fi. I teraz, żeby skonfigurować suszarkę, no to trzeba oczywiście włączyć ten tryb Smart Control i to się włącza dość łatwo, bo wystarczy tuż po prawej stronie na no, skrajny ten element tego paska dotykowego przytrzymać chwilkę, to będzie dźwięk, który powie nam, że to się włączyło, ale potem trzeba będzie włączać i wyłączać Wi-Fi tam raz czy dwa, bo aplikacja najpierw się połączy właśnie z suszarką przez Wi-Fi Direct, potem trzeba będzie to Wi-Fi wyłączyć, żeby pralka się połączyła z routerem. Oczywiście trzeba będzie podać w tej aplikacji hasło i nazwę użytkownika do Wi-Fi. No i problem był taki, że jeżeli zły przycisk wcisnę w trakcie tej konfiguracji, to trzeba to robić wszystko od nowa. Więc no, nie wiedzieliśmy dokładnie, gdzie ten przycisk jest i no, zdarzało nam się wciskać nie to, co trzeba. I taką konfigurację przeprowadzaliśmy chyba ze 4 razy, zanim to wszystko poszło. Bo tam coś się nie chciało podłączyć, Wi-Fi nie chciało wykrywać, czekało na coś tam potem ileś tam czasu. I to tak trochę nie brzmiało na początku zbyt fajnie. I tak myśleliśmy, że to może będzie zwrócić. Ale na szczęście jak to już poszło, jak mamy suszarkę chyba już ze 2 miesiące, to ani razu nie sprawiło nam problemu, więc no, oby tak było dalej. Aplikacja nazywa się LG ThinQ, ThinQ. Oczywiście ona też wymaga założenia swojego konta, choć można się chyba tam połączyć kontem googlowskim. Chyba. Nie wiem, czy pamiętasz, jak to było? Niestety, czy tam wprowadzałaś hasło? Nie, bo ty już miałeś tam konto nasze i jakby... Ja już Jak ty się połączyłaś, to wprowadzałaś nazwę użytkownika hasło? No chyba musiałam wybrać naszego tego maila. Nasze konta googlowe, no właśnie, tak. Czyli tak, to chyba tam się da połączyć kontem googlowym. Wtedy już jest, ja jakby nie muszę, jak już jest skonfigurowane urządzenie, to ja już tego nie muszę robić. Tak, bo na przykład w starej aplikacji Samsungowej, nie w nowej, bo w Samsung SmartThings też już na szczęście tak jest, ale w starej aplikacji od Samsunga, jeżeli konfigurowało się nowe urządzenie, to w nowym trzeba było również z nieznanych przyczyn skonfigurować całą pralkę, mimo tego, że ona wcześniej była skonfigurowana. Na szczęście w LG nie ma czegoś takiego, może było kiedyś, ale teraz nie ma. I jeszcze jest jedna ciekawa opcja, którą też oczywiście potem pokażemy, bo w aplikacji można sobie sprawdzić, ile razy uruchamialiśmy suszarkę, ile nam zużyła prądu ta suszarka i tak dalej, różne takie statystyki a propos jakiejś ekonomii wykorzystania tego wszystkiego. Fajne, lubię. Tyle jeżeli chodzi o część teoretyczną, a za chwilkę pobawimy się suszarką, jeszcze opiszemy jak wygląda mniej więcej. Aplikacja też. Aplikację obejrzymy, włączymy suszarkę, żeby można było posłuchać jak ona działa. No i zapraszam na część praktyczną. No i jesteśmy już w łazience. Oto podcast nagrywany w łazience, rzadko się zdarza, ale no, tak to już wygląda. No i mamy tutaj przed sobą suszarkę. Suszarka, no, też warto może wygląd jej troszeczkę opisać, bo tego nie zrobiliśmy na początku. Złamaliśmy tradycję typu podcastu. Ale okej. Po lewej stronie na górze mamy pojemnik właśnie na wodę. No właśnie nie brudną. On troszkę wygląda tak frontu, jak ten pojemnik na proszki, płyn, na proszki i te wszystkie rzeczy, płyny do, znaczy, no tak, płyny do płukania i takie różne w pralce. Po prawej stronie od tego mamy przycisk fizyczny, takich, on jest chyba metalowy, nie wiem, włącznik. Potem pokrętło od, no, programatora, nie wiem, czy powiedzmy. Metalowy się wydaje na... Może. Potem nie, drugi nie przycisk nie od start-stop. I po prawej stronie jest właśnie taka wstążka. Ona się właśnie niewiele różni od tych przycisków. To jest po prostu taki kawałek plastiku i na niej są wszystkie dotykowe przyciski. No i nad nią jest ekranik, na którym to wszystko widać. Można włączyć suszarkę. Czy jest włączona? Nie. Przywitała nas pięknym dźwiękiem. Też ciekawe jest to, że drzwitki od tej suszarki z reguły w pralkach są w drzwiczkach, no taka szybka, natomiast całe drzwiczki suszarki, no to jest taka plastikowa chyba
czy jakaś taka płyta dość duża, przez to te drzwiczki wydają się większe generalnie od tej, od tych w suszarce. Może włączymy, a nie, smarta nie trzeba, o, to jest dźwięk taki jak się włącza, smart. Nie, co tu się stało? Dlaczego się nie włączyło? A no. Dobra, nic. Coś tu się nie zrobiło. Suszarka. Tryb czuwania. No już lepiej to zostało. Dobra. I jeszcze tak, w Samsungu te dźwięki były różne, na włączenie czegoś, na wyłączenie. Tu jest dźwięk zasadniczo jeden, czasem jest może jakiś drugi, ale tu jest dużo mniej, tu nie są dużo pokazać. Mniej urozmaicone te dźwięki. Czekaj. To jest jakiś pokażę problem. Inny dźwięk. Mniej więcej jest to tu. Nie to. Też nie. I to są ulubione, czyli ten dźwięk oznacza, że nic nie ma zapisanego w ulubionych. No właśnie. I tyle. Niestety akurat tutaj Samsung pod tym względem lepiej dla nas zrobił, lepsze dla nas zrobił urządzenia, no ale to jest jedna, teraz aplikacja. Otwórz szufladę nawigacji. No tak, bo to jest aplikacja ogólna do AGD LG, więc to jest dom, no bo można mieć kilka domów i w tych domach można mieć różne rzeczy. No tak, powiadomienia tu są, można zdaje się je czytać tutaj. A to chyba niedawno weszło, bo ja tego nie pamiętam. Też tego nie pamiętam. Jakąś tapetę, bo nawet się w to nie bawiliśmy, bo to i tak niepotrzebne. Więcej opcji i tu mamy co? Kliknę to. Aha. No, czyli można sobie też dodawać, usuwać urządzenia. Tam łazienki albo z czegoś. No właśnie. Tak, tu jest pokazane, że jest tryb czuwania. I tu jest... Tak, można zarejestrować tam suszarkę i można... A, tu można dodać, zdaje się, nowy produkt. Jakbyśmy chcieli coś nowego. No dobra. Więcej opcji bodajże tu wybieram. Tu jest menu i tu są różne rzeczy fajne. Ale żeś powiedział. Wejdziemy w to. Tak, tu się ustawia te opóźnienia. Pobierz cykl. Z internetu. Ten smart diagnosis to jest jakby coś się suszarka zepsuła, no to można tutaj komunikaty też czytywać tym smart diagnosis. Ona zdaje się wyświetli jakiś kod, czy QR, czy jakiś taki na ekranie, można tym zdaje się zczytać i można sobie teoretycznie sprawdzić, co się tam z tą suszarką zadziało. Dobra, weszłam w ustawienia. Ustawienia, na główek 1. Edytuj nazwę suszarka, na liście, pozycja 1.0. Lokalizacja brak przypisania, na liście, pozycja 1.0. Inteligentne parowanie wyłu, przycisk. To zdaje się, że jakbyśmy mieli pralkę LG, to pralka może się zgrać z suszarką, jeżeli w pralce ustawi program pościel, to suszarka też ustawi program pościel na przykład. I już nie trzeba będzie nic ustawiać nowego. No dobra. Nie będę tu pokazywać za wiele, bo... Nie mam co zasadzie. Wstecz. No i teraz... Muszę w to znowu wejść. Tak, tu można wyłączyć zajście, tak? Zasilanie w ogóle z poziomu aplikacji. A w tym się nie bawiłam akurat. Ja. A to chyba działa. Tak, tu jest już cykl. Tak, pokazany jest poziom wysuszenia. Tak, Eco Hybrid ma dwa ustawienia. W zasadzie taki suwak jest. Oszczędzaj czas albo oszczędzaj energię. I jeżeli wybrałbym sobie oszczędzaj czas, wysuszyłoby się trochę szybciej, ale zużyłoby więcej energii, mimo uszczędzanie energii. Będzie suszyło nieco dłużej, ale teoretycznie oszczędzi energię. Bez zagnieczeń... Czekaj. Bez zagnieczeń, to zdaje się coś takiego, że on po już wysuszeniu, on może od czasu do czasu pokręcić bębnem, żeby te rzeczy się tak nie gniotły aż. Ale no zasadniczo, no to jest właśnie...
No generalnie lepiej nie trzymać w suszarce po wyłączeniu ubrań. No ale jak już trzeba trzymać, no to można to włączyć. Opóźnienie wyłączone na razie. No i tu można kliknąć ten zdalny start. Przy czym jeżeli jest smart jakby wyłączony, no to to nie zadziała. To wejdzie w jakiś w ogóle przewodnik. No zaraz spróbuję wybrać kościel i kliknę ten start. Zobaczymy, co się z tym stanie. Tak, sprawki czy z tego? Ja oczywiście będę sobie kręcić suszarki. Aha. Tak, no, czasami się zablokował. Tak, tu ekran może się zablokować i no, na zablokowanym. Nie czyta. No. Ach. Trochę techniki i wiadomo. Bardzo dobrze. A to jednak więcej niż 5 programów. Nie, no to jest 10 czy 12. Tak, ale pobrane chyba mamy jedna rzecz. Pobraliśmy pobrać chyba. Można tylko jeden. Tak, ale ten pobrany, się... mamy jedna rzecz, co się nazywa. Tak, to jest ten pobrany tak, z internetu. To jest pobrany. Oj, dobra, już. No tak, dlatego, że w niektórych nie ma wyboru, że do szafy. Po prostu w pościeli jest tylko wysusz i już. Nie ma, że do szafy albo do czegoś. Tak. No i kliknę w to, zobaczymy. No właśnie. I się uruchamia przewodnik, no bo jest wyłączony... Jest wyłączony smart control. Tak. Dobra, wychodzimy stąd. Dobra. I mogę już włączyć teoretycznie suszenie, chyba że jeszcze coś pokazujemy? Chyba nie. Resztę możemy pokazać już tak po prostu. Dobra. No to uwaga. Spralki normalnie. Znaczy suszarki. Fizycznym przyciskiem tak. Włączam. I on teraz by powiedział, że has been started. Tak, to jest trochę po angielsku komunikatów, trochę po polsku, więc no tu trzeba się do tego gdzieś tam przyzwyczaić. I to jest w zasadzie maksymalna głośność, ale dobrze pamiętam teraz tej suszarki. Mogę tu zobaczyć. Jaka jest? To może przejdźmy do pokoju, żeby już nie w suszarce to robić, bo to po prostu będzie no tak dobra, nam szumiało. Ale on mi tu pokazał. O, czekaj. Tak, czyli czas jaki jakby pozostał. Pozostało 2 godziny 54 minuty. Tak. I przycisk jest niezaetykietowany. Zaraz zobaczę go. No i o której on skończy suszyć, czyli o 16.44. Czyli można sobie obliczyć, o której na godzinę nagrywamy ten podcast. No i tu to co było. Mogę ten przycisk zobaczyć. Aha. No, kliknęłam i on powiedział tylko to zdanie. Szacunkowy czas zakończenia. I jak mamy włączoną suszarkę, to niestety nie da się wejść do menu, więc nie da się na przykład pobrać cykli z internetu, nie da się sprawdzić historii tych cykli, na przykład zużycia energii, to musimy poczekać na to, aż się wysuszy. No i też pokażemy, jaki jest dźwięk, mam nadzieję, że pokażemy, zobaczymy, czy nam dzieci pozwolą, jaki jest dźwięk, jak się kończy suszenie, bo wtedy też sobie suszarka melodyjkę ładną gra. I oprócz tego pojawia się powiadomienie w aplikacji. Przy czym dosyć ciekawe powiadomienie, ponieważ powiadomienie, jak rzadko które na Androidzie, powoduje, że włącza się ekran blokady. Generalnie wszelkie inne aplikacje, przynajmniej te, które znam,
w momencie, gdy jakieś tam swoje powiadomienie na ekranie zablokowanym wywołują, no to po prostu jest nadal ekran zablokowany, słychać dźwięk powiadomienia i tyle. Natomiast LG, w momencie, gdy jest powiadomienie, ekran przechodzi w ten tryb ekranu blokady i to jest jedna z, no właśnie chyba jedyna aplikacja, którą znam, która coś takiego robi. No ciekawe, czemu akurat tak jest, no ale tak LG sobie wymyśliło, no i tak już jest. No a teraz czekamy te 2 godziny z kawałkiem. Możliwe, że ten czas się zmieni, bo przynajmniej w przypadku programu bawełna, w zależności od tego, ile tam tego prania jest i jak ono się efektywnie suszy, to suszarka potrafi sobie ten czas zmienić, z reguły skrócić. Chyba nie zdarzyło nam się, żeby ten czas okazał się dłuższy niż no, zakładała. Wydłuża 2 minuty. Wydłuża? Tak. A, to może. No pokazuje 16.44, ale zakończy 16.45-6, no nie dłużej. Ale z reguły jak jest już kilka minut do końca, to już to tak zostaje raczej. Rzadko się zdarza, że powie jest 5 tak. minut, 4 minuty, a nie, jednak 7. To im bliżej nie, to końca... Wcześniej ona jakoś tam sobie to przelicza i stwierdza, że no nie, to 2 minuty przedłużymy. Tak, więc im bliżej końca, tym ten czas jest bardziej dokładny. No, w takim razie wracamy, jak się już skończy suszyć, albo będzie się kończyło suszyć. Zobaczymy. Właśnie kończy się suszenie. Za chwilę powinien być koniec. I tak wygląda koniec suszenia. Troszkę się cały cykl przesunął w czasie. Jest jakoś za 2-3 minuty po 17. Wody nie jest jakoś przesadnie dużo. Ale trzeba ją wylać. Tyle jest wody z suszenia pościeli. Pojemnik opróżniony. I teraz jeszcze trzeba wyczyścić filtry. Ho! Pościel się fajnie skręciła w taki fajny tłumok. Się fajnie pozawijało. Znaczy nie jest tak fajnie, ale no jest zawinięte. Dobra, filtr. No jest tu troszkę kłaczków. Zaraz te kłaczki. O, sporo. Taka. No, prawie cała garść tych kłaczków tu jest. To się rzadko zdarza, żeby aż tyle było tego. Trzeba umyć filtr. No, chwilkę trwało. Ja tutaj skróciłem w nagraniu cały ten proces. No bo. No nie ma to sensu tak czekać, aż to się umyje. I drugi filtr też się go otwiera. No ale tu już w tym większym filtrze jest bardzo mało tych wszystkich okroków, więc wycie zajmuje dużo mniej czasu. No ale też tutaj wytnę troszkę, żeby w nagraniu podcast się nie trwało to zbyt długo. No i już, wystarczy tylko wyjąć z suszarki pościel, no i suszarka gotowa na przyjęcie prania, w związku z czym po jakichś powiedzmy 4 godzinach od włożenia prania do pralki, to co zostało tam włożone nadaje się do ponownego użycia, w związku z powyższym, no jeżeli ktoś ma jakąś ulubiony ciuszek, można po dosłownie paru godzinach od prania znowu ten ciuch na siebie założyć, znowu go sobie nosić, no i nie powinno być z tym żadnego problemu. Aplikacja na iPhone'a wygląda bardzo podobnie jak aplikacja na Androida. Za chwilkę ją użyjemy, żeby włączyć suszarkę. I tym razem moja żona obsłuży suszarkę, ale tym razem rzeczywiście włączymy tutaj z aplikacji.
Dodatkowo w tym momencie mamy do suszarki włożony stojak. Stojak, który jest do niej dołączany, to stojak na buty, stojak na jakieś pluszaki, na jakieś takie rzeczy, które z różnych względów nie mogą za bardzo się przewracać po bębnie. I ten stojak się jak zakłada, bo nawet nie wiem. Stojak ma taki... Ja się to otworzę, łatwiej mi było opisać. Ja wiem, jak to opisać. Jest taki prostokątny, ja to się śmieję, taka półka. Z jednej strony ma cypelek, bym powiedziała, który on jest tak wyżej od tej całej półki i to się wkłada na środku bębna jest taka dziurka, taki otworek i właśnie się wkłada ten otworek, a druga strona tegoż stojaka akurat u nas wchodzi w taki są jakby dwa takie plastikowe filtry te, zakończenia i wchodzi w filtr kłaczków. Tak. No i tak. I to po prostu niekiedy są w tych suszarkach kosze, ale u nas jest raczej właśnie stojak. I to w formie jest, półki. Tak, taka półeczka. Z prętów zrobiona, żeby tam wszystko mogło sobie obciekać ładnie. Tak. No i już. Mamy tu kilka jakichś pluszaków włożonych, zabawek, no i tak. Będziemy to za chwilkę suszyć. Do suszarki ponoć można jeszcze dodawać jakieś olejki, znaczy nie olejki, można jakieś zapachy. Chusteczki na przykład, albo jakieś takie żeby zapachy, wszystko ładnie nie wiem, pachniało. Kule, nie kule, no, żeby to jeszcze wszystko ładniej pachniało, niż, nie wiem, popłynie do płukania. Tak, aczkolwiek naprawdę ten płyn do płukania, no to tutaj, no... No tak. To go czuć. I teraz trzeba włączyć jeszcze smarta. Tak. Czyli dotykam. Trzeba przycisku dotknąć, przez chwilę przytrzymać. O, on tak zapiszczał, czyli smart się włączył. Jak widać, można to zrobić bezwzrokowo, bez problemu. Otwórz szufladę nawigacji. A to menu, tam można, to jest to samo menu, które było w aplikacji androidowej. Powiadomienie, nowa pozycja, przycisk. Twórz pokoje i dodawaj produkty. Dodaj pokój, przycisk. Więcej opcji, przycisk. Suszarka tryb czuwania 1:1 na liście. Przycisk. Suszarka tryb czuwania 1:1 na liście. Gdyby była wyłączona, to by był suszarka. Napisane, że to jest suszarka wyłączona. I co fajne, nie trzeba, nie wiem, wchodzić do aplikacji. Wystarczy, że z włączoną aplikacją włączę suszarkę i od razu ta suszarka się... Bawełna. I on jakby domyślnie jest na bawełnie i koniec. Tak, po wyłączeniu i włączeniu, niezależnie od tego, jaki był program ustawiony, jest na bawełnie. Choć oczywiście no, może się tak zdarzyć, że po którejś aktualizacji może się to zmienić, więc to lepiej na to uważać. Dobrze, ja zanim to włączę, to może pobiorę cykl, żeby zobaczyć w ogóle, jak to się odbywa. Bo jest dźwięk też, jak się cykl pobierze. Jak zostanie cykl pobrany na urządzenie, urządzenie wydaje dźwięk. I ja to jakiś program ściągnę tak, żeby to pokazać. Więcej opcji, przycisk, więcej opcji, okno dialogowe www. Pobierz cykl, przycisk. O, i tu już nie ma informacji. Okno zostało otwarte, tylko jest od razu pobierz cykl. Zarządzaj ulubionymi, przycisk. Monitorowanie energii, przycisk. Ostatni cykl, przycisk. Smart Diagnosis, przycisk. Ustawienia, przycisk. Zamknij menu, dwukrotnie dotknij, aby zamknąć, przycisk. Zamknij menu, dobra. Zarząd, pobierz cykl, przycisk. Powiedzmy, pobierz cykl, coś... Pobierz cykl. Wszystkie pobrane programy, bielizna, przycisk. Na przykład bieliznę pobierzemy. Bielizna. Pobierz na suszarka, przycisk. Bez zagnieceń, wyłączone. Ecu, cykl, bielizna, wstecz, przycisk, bielizna. Nagłówek poziomu 1, bielizna. Pokazuje mi... Do suszenia bielizny damskiej. Właśnie, opis mi pokazuje przed pobraniem, bo już po pobraniu nie ma tych opisów. Poziom wysuszenia niewybrany. Ecu hybrid oszczędzaj energię. Bez zagnieceń wyłączone. Pobierz na suszarka. I uwaga, pobieram. Pobierz na suszarka. I pobrane. Suszarka. I teraz ten cykl można z tego, co pamiętam, wybrać również z poziomu suszarki, normalnie tak. Z tak. Pokrętła. Ale ponieważ ja chcę cykl do butów i zabawek, więc sobie to po prostu jeszcze raz pobiorę. Pobierz na suszarkę. Więcej opcji. Tak, bo to był chyba pobrany, tak? Cykl na suszarkę. To nie był domyślny, który nie. Był. To teraz pobierałam. Dąbek komecki, list, powiedz, twórz pokój, dodaj pokój. Więcej opcji.
Suszarka tryb czuwania 1 z 1 nel. Suszarka tryb czuwania 1 z 1 nel. Wstecz. Suszarka. Jeszcze nie pokazałam. Więcej opcji. Suszarka. Przecież pokrętła też iPhone czyta, tego nie pokazałam jeszcze. No ale no to... Suszarka wyłączona. Zasilanie. Przycisk. Które to jest? Bielizna. Przycisk. Dobra. Wstecz. Przycisk. Więcej opcji. Przycisk. Więcej opcji. Okno dialogowe www. Pobierz cykl. Przycisk. Pobierz cykl. Pobierz cykl. Wszystkie pod... Bielizna pod... WT ukośnik fabryk. Ekonomiczne. WT ukośnik fabryk z dolu. A może pokaż, jakie są cykle w ogóle do dostępne. Buty Fabric Door to jest ten, to będziemy pobierać, ale jeszcze zobaczymy, co w ogóle tu jeszcze jest. Przycisk. Jedna rzecz. Przycisk. Koce. Przycisk. Minimalizacja podnieceń. Przycisk. Niewielki wsad. Przycisk. Odświeżenie koca. Przycisk. Pełny rozmiar obciążenia. Przycisk. Rzeczy o dużych rozmiarach. Przycisk. Sezon deszczowy. Przycisk. Super suszenie. Przycisk. Ubrania sportowe. Przycisk. Ubranka niemowlęce. Przycisk. Usuwanie zapachów. Przycisk. Łatwe presowanie. Przycisk. Łatwe presowanie. I tyle. Ja nie pamiętam, czy sezon deszczowy był wcześniej. Czy to nie zostało dodane jakoś nie ostatnio? Nie pamiętam też sezonu deszczowego. Więc możliwe, że te programy będą się zmieniać z czasem. Ekonomiczne suszenie. Buty ukośnik fabryk dol. Przycisk. I uwaga, pobieram. Buty ukośnik fabryk dol. Buty ukośnik fabryk dol. Odświeża buty lub pluszaki za pomocą stojaka. No, tu jest opis. Odświeża buty lub pluszaki za pomocą stojaka. Poziom wysuszenia niewybrane. Eco hybrid oszczędzaj energię. Bez zewnieceń wyłączone. Pobierz na suszarka. Przycisk. Pobierz na suszarka. Okej. Okay. Suszarka. Pobierz na suszarka. Opóźnienie. Bez zewnieceń. Eco hybrid oszczędzaj. Poziom wysuszenia niewybrane. Buty ukośnik fabryk dol. Suszarka wyłączone. Zasilanie. Suszarka. Na więcej opcji. Eco bez opóź. Uruchom. Uruchom. Przycisk. No to uwaga. Uruchamiam, tak? Opóźnienie. Uruchom. Przycisk. Uruchom. No tak, on tu też czyta tak jak... Troszeczkę po angielsku, troszeczkę po polsku. Teraz... Można jeszcze pokazać, ale nie, dobra, chyba tego nie będzie teraz. Dobra. No dobra, on tu ma w jednym oknie dla odmiany, jakby w jednym... wszystkie informacje dotyczące... Teraz jeszcze to zwolnię. Nie. Nie, czyli przesadziłam. Suszenie 0,3 ukośnik 0 minut pozostał szacunkowy czas zakończenia 13:58. Kiedy w Androidzie to było rozrzucone jakby w trzech linijkach, to mam jedną. A i on tu teraz za każdym razem jak ja wchodzę teraz podczas tego suszenia na przykład w aplikację, to będzie mi informował, że uruchomiłam dłuższe suszenie niż 180 minut. Taką informację. Na Androidzie też mi taką przekazuję. Jest, ale to raczej jako ciekawostka. Jest jeszcze w menu możliwość sprawdzenia sobie, ile do tej pory było wykonanych cykli suszenia, ile zostało zużytego prądu, więc no jeżeli ktoś komuś leży na sercu kwestia ekologii, pewnie też ekonomii, ile zapłaci za prąd, no to można to sobie sprawdzić. To jest w miarę dostępne, chociaż tam zdaje się było jakieś niezaetykietowane przyciski. Niemniej spokojnie, ja przynajmniej mogę to sprawdzić, no ale myślę, że to jest jakaś kwestia dla tych, którzy już rzeczywiście chcą tam coś ewentualnie sobie sprawdzić. No i na tym kończymy podcast o suszarce. O suszarce LG, w zasadzie suszarkach LG, bo one wszystkie wyglądają tak samo i trochę w ogóle o suszarkach. Zapraszamy do słuchania jeszcze innych odcinków tego podcastu. No i żegnamy się. Do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.